Panie marszałku, panie ministrze, chciałbym podnieść po raz kolejny temat dzieci, które są świadkami przemocy domowej. W jaki sposób te dzieci, które są jednocześnie i świadkami, i ofiarami, będą chronione? Po drugie, chciałam spytać o byłych małżonków, o byłych partnerów, o przemoc poseparacyjną. W jaki sposób te osoby będą chronione? Chciałabym spytać po raz kolejny o kwestię monitorowania przypadku śmiertelnego pobicia dzieci. Czy taki system zostanie w Polsce w końcu wprowadzony, tak aby nigdy więcej żadne dziecko nie było śmiertelną ofiarą pobicia w swoim domu, w miejscu, w którym miałby czuć się bezpiecznie? Chciałam także spytać o efekty funkcjonowania do tej pory ustawy. Czy państwo monitorujecie może, co dzieje się dalej po zakazie albo nakazie? Jakie są efekty dalszej pracy? Czy jak funkcjonują niebieskie karty? Czy ta osoba wraca do domu? Jaki jest los tych rodzin, w które wprowadzono nakaz albo zakaz? Dziękuję.